I to Polskie Radio Euro, a ja nazywam się Kasia Klepaczewska i witam Was w piątkowym Zostaw Wiadomość. Skoro piątkowe Zostaw Wiadomość, to znaczy, że już się zbliża weekend. Właściwie mogę powiedzieć, że już jest weekend i pewnie wiele osób pojedzie gdzieś za miasto pociągami. Może właśnie wybierzecie ten środek transportu, który ma bardzo bogatą historię. Dlatego dzisiaj sięgniemy wstecz, przyjrzymy się trochę tej właśnie historii, zobaczymy, jak kolej się zmieniała, jak kolej ewoluowała i jak teraz kolej wygląda. A dla tych, którzy dawno nie jeździli pociągiem, kawałek takiej atmosfery kolejowej. Pociąg Polskie 3 prosto tutaj, po skutkach w lewo i tak przed trzecim peronem będzie wejście na hale do góry. Cześć Mariusz, cześć. Nie, wiesz co, na dworcu jestem w Warszawie, do Malborka chcę się dostać. I don't see. This is from West Warsaw, okay? To na kiedyś umawiamy? Yeah, Berlin. One moment. Yeah. It's 6 a.m. Yes. Kurde, nie ma miejsca w pociągu, nie wiem, jak się stanę, wiesz? No, to uważaj tak na siebie i czekam na telefon. Napięcie na to 6, przy stronie 4. Wagony z numerami 15, 8, 7, zatrzymują się w sektorze pierwszym. 15.32. Pociąg to się spóźnił, czy co? Mama! Jest jakieś miejsce dla dziecka, na taki wagon? To musi pani gdzieś tutaj, żeby ustąpili, bo tutaj... Aha, czyli nie ma miejsca, tak. Zamknijcie państwo za sobą. Na dworcu centralnym w Warszawie była Agnieszka Furtak, a podczas dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać nie tylko o tych dworcach tutaj polskich, ale też przejedziemy się trochę w historię dworców angielskich, francuskich, czy nawet tych za wielką wodą, czyli do Stanów Zjednoczonych. A będę dzisiaj mówić o historii kolei i historii pociągów z moim gościem, którym jest profesor Bolesław Orłowski, historyk techniki z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Instytutu Historii Nauki. Była poprawka. No, wszystko jest na miejscu. Panie profesorze, wydawać by się mogło, że po lekturze pana książki, do której dzisiaj będziemy zaglądać, czyli Jak kolej zdobyła świat, taką matką, kolebką kolei była Anglia. No bo była w gruncie rzeczy. Dlaczego może tam właśnie? Wielka Brytania. Dlaczego? Dlatego, że to były czasy rewolucji przemysłowej i w Anglii powstawało większość takich zdobyczy, które prowadziły ku światu bardziej utechnizowanemu. Tak to mniej więcej wyglądało. W Anglii powstała maszyna parowa, w każdym razie wydajna maszyna parowa. W Anglii starano się, żeby wszystko produkować w większych ilościach i szybciej. No zaczęły się te wszystkie kapitalistyczne, że tak powiem, tendencje, no, które no, w trybie jeszcze szybszym działają w naszych czasach. Także. Ale, wszystko jeszcze wcześniej się zaczęło, bo... No więc, wie pani, każda rzecz ma swoją prehistorię. Więc oczywiście, jaka ta prehistoria była? No można powiedzieć, w paryskiej École des Ponts et Chaussées wykładano, że drogi kolejnowe w Grecji powinny być znane z historii Edypa. Tego Edypa od kompleksu, prawda? No bo mało kto pamięta, ale on dlatego popadł w konflikt ze swoim nieznanym sobie ojcem, który doprowadził do tego, że go zabił, że spotkali się z dwóch stron jadąc na tak zwanej drodze kolejnowej. To było takie ułatwienie dla jazdy rydwanem, co oznacza zresztą, że rydwany musiały mieć znormalizowany rozstaw osi kół, prawda? I że no, że w Grecji to często to używano wówczas takiej sytuacji, że
nie robiono nawierzchni całej utwardzonej, tylko właśnie pewne fragmenty zagłębione, którymi jechały koła. No i jak się dwóch spotkało jadących z dwóch stron, to albo trzeba było, żeby się jeden cofnął do mijanki jakiejś, albo też musiał wystawić na bok, na pobocze swój rydwan, prawda? I oczywiście teraz był problem, często się nie zgadzano, kto jest ważniejszy, czy kto jest silniejszy. No i dochodziło również czasami do walki. No i tak właśnie Edyp zabił swojego ojca Lajosa, króla tam jednego z tych miast, tak? Teb chyba, tak? Tak mi się wydaje. No i tak to wyglądało. A później w średniowieczu zaczęto używać takich szyn, ale drewnianych, żeby prowadzić po nich wózki, najpierw w kopalniach niemieckich, a potem jakoś to się przedostało do Anglii i było stosowane również pod ziemią. Między innymi dlatego ta kolej ma taki dziwny rozstaw kół, bo to jest jakiś wymiar, który Stephenson zaczerpnął właśnie w swoim czasie od wagoników górniczych w Anglii. To jest, zdaje się, 1431 rozstaw torów, coś takiego, prawda? To się z tego wszystko bierze. Wszędzie jest jakaś tradycja, zawsze jest jakiś ślad, jak muszka w bursztynie tam zaklęty, prawda? I można to rozszyfrować. Mówił pan tutaj o starożytności, ale ta historia kolei też ma właśnie swoje źródło w podziemiach, tam w kopalniach. No, tak, oczywiście. I jak to wyglądało? No właśnie, tak jak mówiłem, że w kopalniach, no to oczywiście nie, rzadko kiedy konie, ale przede wszystkim ludzie, a może nawet dzieci, dlatego że dzieci wtedy masowo pracowały właśnie w takich, w górnictwie angielskim. To był taki czas w ogóle. To nasze dzieci mają, opływają we wszystko i nie wolno im klapsa dać, a wtedy dzieci pracowały już mając 4 czy 5 lat, prawda? Jak widać, nawet w przemyśle, nie tylko przy pasaniu gęsi. Tak to było. W każdym razie rzecz nawet, powiedzmy już bezpośrednią zdobycz, jaką było puszczenie parowozu, czyli pojazdu zasilanego maszyną parową po torze, co się wydarzyło po raz pierwszy w 1804 roku w Walii, w lutym 1804 roku, i zrobił to niejaki Richard Trevisick, taki człowiek, który był mechanikiem kopalnianym, słynny z wielkiej siły, nazywali go kapitan Dick, był bardzo wynalazczy człowiek, który uznał, że właśnie można zastosować napęd parowy do transportu, bo James Watt, który wydoskonalił maszynę parową wcześniej, dbał o to, żeby nie było dużego ciśnienia pary. Jego maszyny co najwyżej miały 1,1 atmosfer. Dlaczego? Bo Watt się bał, że może dojść do eksplozji kotła i że to ludzi zniechęci do napędu parowego. Ale taki silnik byłby zbyt mało efektywny w stosunku do swojego ciężaru, żeby napędzać środek transportu jakiś, prawda? Więc tu musiały być silniki wysokoprężne i właśnie Trevisick takie silniki robił. I kiedyś demonstrował to pewnemu przedsiębiorcy w Walii, w miejscowości Penydaren, właścicielowi zakładów metalowych, i doszło do tego, że oglądał to jakiś sąsiad, też bogaty przemysłowiec, i założyli się panowie o 500 gwinei, co było sumą niebotyczną w tamtych czasach. Założyli się o to, czy parowóz Trevisicka przeciągnie 10-tonowy pociąg z tego właśnie Penydaren do Abercynon, to było mniej więcej 15 kilometrów, i to był port nad kanałem, bo wtedy Anglia była pokryta siecią kanałów, bardzo gęstą siecią kanałów, i tak się podróżowało. No i zakład został przyjęty i, no i parowóz chyba 21 lutego 1804 roku przejechał
tą rzecz, chociaż tam musieli po drodze jakieś drzewa ścinać. No, jakieś były tam trudności, ale udało się. No i wyglądało na to, że to powinno zrobić reklamę, ale nie zrobiło. Bo Trevithick przedtem puszczał lokomotywy po drogach. Takie parowe pojazdy, prawda? Z różnym skutkiem. Jedna mu się spaliła, jak żeby uczcić to, że świetnie jeździ, poszli na piwo i taka była historia. Próbował w Londynie puścić to po zamkniętym torze w 1808 roku, ale... Pobierając jeszcze opłaty za to. Tak, ale ludzie się nie bardzo jakoś na to no, chcieli do tego dostosować. Poza tym uważano, że to będzie płoszyć konie. No, cały szereg był zastrzeżeń. I jakoś nie był to odpowiedni czas. I niemniej Walijczycy bardzo pamiętają o tym Trevithicku i nawet parę lat temu dostałem właśnie taki list od jakiegoś walijskiego towarzystwa, które bardzo podkreśla to, co Walijczycy zrobili, że to nie Stephensonowie, tylko właśnie Richard Trevithick puścił parowóz po torach. To jest prawda, ale z drugiej strony kolej w ogóle, którą stworzyli Stephensonowie, to jednak jest przedsięwzięcie nie tylko techniczne, a przedsięwzięcie w ogóle w skali społecznej. To jest wielkie przedsiębiorstwo, że tak powiem. No nawet, które wpłynęło i na zmiany obyczajów, cały szereg rzeczy. Przede wszystkim ludzie mogli podróżować na dłuższe dystanse, nawet ludzie spoza elity. Wcześniej jeździli tylko bogaci, co mieli powozy. O tym, że kolej to było wielkie społeczne przedsięwzięcie, będziemy jeszcze rozmawiać. A ja mam teraz pytanie do Was. Czy czasami jeżdżąc pociągiem zastanawiacie się właśnie, jaka była jego historia? Bo jeśli mielibyście takie pytania i chcielibyście zadać je dzisiejszemu naszemu gościowi, to możecie to zrobić na 2100 albo też dzwoniąc 22 645 2100. Albo możecie napisać mail katarzyna.klepaczewska@polskieradio.pl. Profesor Bolesław Orłowski, historyk techniki z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, jest dzisiaj moim gościem. I rozmawiamy na temat historii kolei. A na 2100 Ann do nas napisała: stare pociągi mają swój nastrój. Szkoda, że nie mam okazji częściej nimi jeździć. Ciekawa jestem tylko, czy chodzi ci o jakieś starodawne pociągi, czy w ogóle o pociągi, bo chyba i tak myślę, że teraz jest znacznie lepszy dostęp do pociągów niż był kiedyś. Kiedyś była to wielka feta przejechać się pociągiem. No tak, jak żeśmy zaczęli mówić o Stephensonach, no to trzeba powiedzieć, że na ogół się mówi, że pierwsza linia kolejowa, publiczna, bo tamte wszystkie zabiegi, które robił Trevithick, to były z zakładowymi kolejkami, prawda, przemysłowymi. Pierwsza publiczna to była kolej Stockton-Darlington, otwarta we wrześniu 1825 roku. Ale tak naprawdę to nie była jeszcze pierwsza prawdziwa kolej. Dlatego, że tam tylko parowozy stanowiły część trakcji, była i trakcja konna też i była trakcja przy użyciu liny napędzanej maszyną parową. Także była tam trakcja mieszana, więc oczywiście to w historii odnotować trzeba, ale pierwsza taka prawdziwa kolej tylko z parowozami to była kolej między wielkim ośrodkiem fabrycznym Manchesterem a wielkim portem morskim Liverpoolem. To jest około 50 km odległości, ale to była niesłychanie ważna kolej i tam rzeczywiście wszystkie najważniejsze osoby ówczesnej Anglii z księciem Wellingtonem na czele przyszły, żeby to otworzyć, ale również artyści, w ogóle wspaniały w ogóle zestaw elity i to otwarto we wrześniu 1830 roku po niesłychanie dramatycznej kampanii, którą zorganizowali przeciwnicy kolei przeciwko temu. No dlatego, że było o co walczyć, bo kolej oczywiście to była przyszłość i wszyscy rozsądni wiedzieli, że to tak się skończy, że kolej stanie się bardzo ważnym czynnikiem życia codziennego. No właśnie, czym ta kolej była wtedy dla tych ludzi? No, na samym początku była niewątpliwie nowym zjawiskiem i czymś ciekawym. Natomiast w trakcie dalszej historii w XIX wieku stała się właściwie strategiczną główną dziedziną rozwoju techniki.
bo tak, zmieniła całą geografię przemysłową. Przedtem geografia przemysłowa zależała od rzek, dlatego że jedynym transportem na większą skalę to mógł być transport wodny. Dlatego że nie było dróg, poza tym no, konie to nie jest najlepszy sposób, prawda, no, przez całą starożytność konie nie miały odpowiedniej uprzęży, potem Chińczycy wynaleźli to homonto, ale w średniowieczu były marne drogi, no i tak to jakoś słabo szło. Oczywiście były dyliżanse konne tam w końcu XVIII wieku, które już we Francji, a szczególnie w Wielkiej Brytanii funkcjonowały całkiem dobrze, ale to były no, na małą skalę, to były pocztowe, finansowane przez rząd, czasami brały parę pasażerów, najtańsze miejsce było na dachu, bo w Anglii pada, więc prawda. Natomiast kolej to już była zupełnie co innego. Kolej przewoziła towary, dzięki kolei w ogóle zmieniła się cała geografia, bo przecież z wodą był związany nie tylko transport, ale i energia. Kołowodne było głównym silnikiem. Tutaj kolej i maszyna parowa sprawiły, że ośrodki przemysłowe przeniosły się bliżej zasobów. Na przykład Śląsk powstał jako wielki przemysłowy region, prawda, dzięki między innymi kolei. Prawda? Można było w ten sposób to robić. A także zmieniła się ta geografia. Poza tym ludzie mogli się poruszać na duże odległości. Poza tym kobiety mogły same jechać bez opieki. To były i obyczajowe ogromne zmiany. Więc tej kolei nie należy lekceważyć. Potem kolej jednoczyła takie wielkie terytoria jak Kanada, czy Stany Zjednoczone, czy choćby Rosja carska. Dzięki tym bardzo długim liniom transkontynentalnym to się wszystko łączyło. Z koleją był telegraf, więc można było na stacji kolejowej nadać depesze, czyli miało się łączność z całym światem. Na stacji kolejowej był sklep, w którym były rzeczy, których nie można było dostać na miejscu, tylko przywożono je z jakichś bardziej uprzemysłowionych krajów. Więc kolej to była cywilizacja. I to była naprawdę główna dziedzina, która, no, że tak powiem, napędzała cały szereg dziedzin z nią związanych. Tak to można powiedzieć. Nawet niekoniecznie bezpośrednio. W rozwój kolei mieli też swój wkład Polacy. O tym pisze Magda. Dziękuję za ciekawy temat audycji, słucham z prawdziwą przyjemnością. Przynajmniej kilka razy do roku mam okazję podróżować koleją. Bardzo lubię te wyprawy. Zdaje się, że Polak o nazwisku Malinowski miał niemały wkład w rozwój kolei. Pozdrawiam, Magdalena. Oczywiście. Jeśli chodzi o Polaków, to możemy sobie powiedzieć tak. Pierwszym takim Polakiem, który coś ciekawego zrobił dla kolei, to był Jan Józef Baranowski, najwybitniejszy wynalazca wielkiej emigracji, którego system, jeden z pierwszych systemów mechanicznej sygnalizacji kolejowej został wprowadzony na linii Turyn-Genua w 1858 roku. No więc bardzo dawno. No potem drugi to właśnie Malinowski, Ernest, no to jest sprawa zupełnie rewelacyjna. On zbudował kolej przez wysokie Andy w Peru, która do niedawna były najwyższą linią, teraz Chińczycy zbudowali trochę wyższą, gdzieś w Tybecie. No ale to była kolej, która na odległości 200-kilkunastu kilometrów pokonywała 4700 metrów, więc coś niebywałego zupełnie. No, musiał tam zastosować różne rozwiązania, które, bo tam nie było miejsca w tych wąskich dolinach rzecznych, oni doliną rzeki Rimac to prowadzili, nie było miejsca na takie zakola, jakie są w Alpach. Także tam czasami zakosami się kolej wspina, zmieniając kierunek jazdy. Poza tym na szczycie, na wysokości większej niż wysokość Mont Blanc, jest tunel ponadkilometrowy, który oczywiście drążyli Indianie, bo nikt tam nie był w stanie pracować, prawda, w takich warunkach, no, powyżej 4,5 kilometra nad poziomem morza. To bardzo jest niedobre miejsce, jeżeli człowiek nie jest zaaklimatyzowany. Także Malinowski jest bardzo ważny. Potem kolejny Polak ważny to jest Feliks Jasiński, który no, był jednym z ważnych dyrektorów na linii Petersburg-Moskwa
i w roku chyba 1890 przebudowywał mosty na tej kolei w związku z wprowadzeniem cięższych parowozów i zwiększeniem prędkości jazdy do 64 km na godzinę. I przy okazji odkrył zjawisko wyboczenia i ustalił empiryczne wzory, które są do dziś stosowane. No teraz, a co to za zjawisko? Na czym ono to jest zjawisko, polega na tym, że jeżeli jest element ściskany osiowo, bez żadnego momentu, to też pod pewnym czasie istnieje jakaś siła, która go złamie. Mimo, że jest osiowo ściskany tylko, prawda? No i on te naprężenia krytyczne powyliczał, zrobił wzory empiryczne, które stosowano i w budownictwie przed wojną na przykład szeroko, a teraz to jest nawet do lotnictwa, mimo że lotnictwo wynaleziono już po śmierci Feliksa Jasińskiego, prawda? To sprawy techniczne, bardziej zainteresowanych już odsyłam do książek specjalistycznych. A ktoś napisał do nas mail, bo mówimy tu o różnych kolejach górskich, a czy były próby konstruowania kolei podwodnych? O ile wiem, to nie. Nie wiem nic o tym, ale prawdopodobnie byłoby to jednak dosyć duże utrudnienie, bo to maszyna parowa zalana wodą raczej nie pracowałaby. Więc może były jakieś tunele? Co innego jest tunel, ale w tunelu to jest inna sprawa. Oczywiście tunele kolejowe później powstały, na powstałskie metro. W 1863 roku otwarto, na 10 dni przed wybuchem powstania styczniowego w Polsce, otwarto pierwszą linię kolejową metra w Londynie. Metropolitan się nazywała ta linia, od tego jest skrót, to jest nazwa metro. Tak to można powiedzieć. No i oczywiście w metro był pewien problem z wentylacją, bo mimo wszystko pod ziemią no, ten parowóz, który i dym, i parę wydziela z siebie w dużych ilościach, no to nie jest najlepsze rozwiązanie, prawda? Dlatego jest to jeden z pierwszych odcinków, na których zastosowano napęd elektryczny, ale dopiero w 1890 roku. Na tych głębszych liniach metra londyńskiego, już, które się rozbudowywało w międzyczasie, od 1890 były już elektrowozy, prawda? To metro londyńskie jest chyba najwspanialszym metrem, jakie w ogóle jest, bo jest, ma pewnie ponad 1000 kilometrów sieci i rzeczywiście jeździ jak w zegarku, co parę minut jest pociąg. W Londynie jak się ktoś spóźni, to dlatego, że chciał się spóźnić, bo mógł się nie spóźnić, bo tam się zawsze metrem dojedzie. A był pan kiedyś w metrze w Moskwie? Bo Ania pyta, że że słyszała, że to jest najładniejsze metro. I czy ono faktycznie takie jest? W czym jest takie szczególne? O tym wielokrotnie pisano, że ono jest takie ładne. No to tak, wie pani, z posągami pięknymi, no, dla ludzi pracy, żeby sobie oglądali posągi w tym. Podobno nawet dosyć szybką miała prędkość tą praktyczną, bo około 35 km na godzinę to metro. No, nie byłem w Moskwie, więc nie potrafię nic więcej powiedzieć. No, jakoś tak się nie złożyło. Dzisiaj rozmawiamy o różnych historiach kolejowych, a może wy macie jakieś historie, swoje własne historie kolejowe, kiedy podróżowaliście pociągiem i chcielibyście się z nami podzielić taką historią właśnie, 2100, albo możecie zadzwonić 22 645 2100 i czekam też na wasze maile katarzyna.klepaczewska@polskieradio.pl. A z nami jest teraz Artur. Halo Arturze, słyszysz nas? Halo, witam, pozdrawiam. Ty zadzwoniłeś do nas z informacją o tym, jak wygląda moskiewskie metro, bo jedna ze słuchaczek zapytała, jak właśnie ono wygląda, bo nigdy w nim nie była i słyszała, że jest bardzo szczególne. I czy faktycznie takie jest? Znaczy, ja nie mam porównania z innymi wielkimi liniami metra, typu Nowy Jork, Londyn, natomiast mogę powiedzieć, że 14 lat temu, bo wtedy mieszkałem w Moskwie, korzystałem dosyć intensywnie, no bo 2-3 razy dziennie przemieszczałem się w mieście i rzeczywiście jest to imponujące, dlatego że są bardzo głębokie stacje, takie jak się wjeżdża z góry, widać na dole schodami tymi ruchomymi, widać tylko taki malutki otwór, gdzie tam się dojeżdża. Stacje są wyłożone bardzo szlachetnymi kamieniami,
marmurami, granitami innymi. Monumentalne, wielkie żyrandole, takie kryształowe, wiszące. Potężne rzeźby, takie wypolerowane. Wszystko sprawia wrażenie takiego bardzo, może nie wyrafinowanego, bo to jest takie socjalistyczne, natomiast wykonane z wielką dbałością, z pietyzmem i z takim ludzkim sercem, o tak powiem. Czyli jest na co popatrzeć. No na pewno. Bardzo Ci dziękuję, że do nas zadzwoniłeś. Teraz już mamy mniej więcej ogląd, jak to moskiewskie metro wygląda. Jeszcze jedną rzecz pamiętam, co jest bardzo ciekawe, że na stacjach, kiedy zatrzymywały się wagony metra, obsługa wycierała poręcze. O. Te takie na zewnątrz, które są, żeby no, ci ludzie się nie ubrudzili. A, proszę. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami do 24, bo mniej więcej do tej pory potrwa Zostaw Wiadomość. My w trakcie przerwy z panem profesorem Borysławem Orłowskim rozmawialiśmy o tym, że kolej miała też swoje wątki hazardowe. No, przede wszystkim zakład, który był u źródeł. No ale później właśnie, kiedy zanim doszło do tej budowy tej linii Liverpool-Manchester, to rzeczywiście towarzystwa przewozowe zorganizowały sobie odpowiednie pióra w prasie i posłów w parlamencie angielskim, żeby no, walczyli przeciwko kolei, więc pisano tam oczywiście straszne rzeczy o parowozach, z których no, oczywiście część była słuszna, bo parowóz może zapruszyć ogień, ale na przykład pisano również, że kury się nie będą nieść, że krowy nie będą dawały mleka. I że lisy będą uciekać. Tak, że lisy będą uciekać, nie można będzie polowania na lisy zrobić, że prędkość 40 km na godzinę to jest być może prędkość zbyt duża dla organizmu ludzkiego i to może się źle odbić na pokoleniach ludzi, którzy będą używali tego. Także no, była to nagonka w pełnej skali. A Anglicy, ponieważ są narodem sportowym, to zorganizowali konkurs, który to miał rozstrzygnąć tą przydatność parowozów. I w 1829 roku na równinie Rhinehill, niedaleko Birmingham, odbył się konkurs parowozów, na których wszyscy mogli zgłaszać się, jeżeli zachowali tam odpowiednie reguły ciężaru i tak dalej tego parowozu. No i Stephensona rakieta, która stoi w Science Museum w Londynie do tej pory, albo też jej replika, to czego nie można wykluczyć. Wtedy pierwszy taki z płomieniówkami, kocioł, no to rozwijała prędkość do 48 km na godzinę, czyli więcej niż teraz rozwija pociąg, którym wracam ostatnio z Ciechanowa do Warszawy. Prawda? Co oczywiście jako historyka techniki mnie wzrusza, prawda? No i okazało się, że, no, że nie mieli racji w tej całej historii. Znaczy, oni mieli racje swoje, bo chodziło o pieniądze, prawda? Ale nie zawsze kampanie, nawet dość powszechne, są słuszne. Poza tym pamiętam, że była taka rozmowa w parlamencie, bo oczywiście komisja parlamentarna była też do tej sprawy. No i zapytano Stephensona, czy nie byłoby to niefortunne, gdyby krowa wyszła przed pański pociąg. A on powiedział, niefortunne, ale dla krowy. Tak to mniej więcej się odbywało. Bo to jest bardzo szeroko opisywane w angielskiej historii, powiedzmy, rewolucji przemysłowej. I takie rzeczy się pamięta, prawda, dosyć dobrze. A Stephenson był człowiekiem, który w ogóle był bardzo zdolnym mechanikiem, który no, miał kilkadziesiąt lat, zanim się nauczył czytać i pisać, ale naprawiał zegarki na przykład, miał taką smykałkę. I już syna swojego wykształcił na inżyniera. Także potem współpracowali razem George Stephenson jako ten główny i Robert Stephenson jako... I ten Robert to nawet do parlamentu potem kandydował. Także, a George został prostym człowiekiem do końca życia i nawet był taki moment, kiedy myślał, że będzie musiał wyemigrować z Anglii, bo nie znajdzie zajęcia. Jak to dziwnie się wszystko układa, prawda? Tylko było pewne, jest tak jak mówiłem, że Trevithick nie bardzo była wtedy pora na kolej, co po
wojnach napoleońskich zdrożała pasza dla koni. Poza tym należy pamiętać, że te kolejki, które na początku robiono, to były w kopalniach węgla, gdzie paliwo było za darmo praktycznie. No i tak to się zaczęło. A Trevithick biedny w tym czasie był w Ameryce Południowej, gdzie instalował swoje maszyny w kopalniach, w górnictwie. I kiedy wracał, to okręt się rozbił i w ogóle wszystko, co tam zarobił, to stracił. Także no, jak wrócił, to próbował się dopominać o swoje miejsce w tym rozwoju, który już nastąpił. Umarł w 1833 roku. W nędzy składkę publiczną robiono okolicznych mieszkańców, żeby go pochować. Tak wygląda niestety czasami sytuacja. We wszystkim trzeba mieć trochę szczęścia. To kiedy kolej się zaczęła opłacać, jeśli nie Trevithickowi? No Trevithickowi się nie opłacała, bo opłacała się Stephensonowi już na pewno. A potem coraz bardziej i bardziej, potem to rosło w tempie niesłychanym, a w roku 1855 już było na wszystkich kontynentach, wprawdzie śladowo, ale było. Nawet w Australii i w Azji, w Indiach, prawda? Chyba specyficzna była ta kolej rosyjska, bo bardzo pilnowano, żeby obce pociągi nie przejeżdżały. No tak, no, zrobiono szerszy rozstaw torów, między innymi ze względów strategicznych, żeby właśnie obce pociągi pancerne, no bo to już i taka rzecz zaczęła się pojawiać. A w Polsce, kiedy pierwsza kolej się pojawiła? W Polsce pierwsza kolej, oczywiście większość pani odpowie, że Wrocław Oława w 1842 roku, ale to było tylko na terenie obecnego państwa polskiego, bo to była kolej oczywiście zbudowana przez Niemców, jeżeli tam byli jacyś Polacy, to może szyny układali. Natomiast kolej, którą zbudowali Polacy własnymi siłami, to była linia kolej warszawsko-wiedeńska, droga żelazna warszawsko-wiedeńska. I pierwszy jej odcinek otwarto do Grodziska Mazowieckiego z Warszawy. To było 15 czerwca 1845 roku. Odbyło się tam bardzo uroczyste przyjęcie. Było 400 zaproszonych ludzi w jednym składzie. Z orkiestrą jechali, z generałem gubernatorem. A w następne już mniej ważnych osób 600 przyjechało. No i odbyły się wielkie uroczystości, które zapoczątkowały budowę tej kolei, którą ukończono do 1848, a chodziło głównie o to, żeby sól z Wieliczki i węgiel ze Śląska sprowadzać. Bo to już był czas zaborów, prawda? Już Wieliczka była za granicą, prawda? Bo Kraków był w Galicji, prawda? Śląsk był w Prusach. No i tak to wyglądało. No a ta kolej, ponieważ łączyła się z Wiedniem, no to połączyła nas z europejską siecią kolejową i była to jedyna bardzo długo linia kolejowa o normalnym rozstawie torów, czyli tym, jaki wprowadził Stephenson, prawda? A rosyjskie były po wschodniej stronie Wisły. Koleje jak dochodziły, bo wkrótce zbudowano już koleje łączące Warszawę z Petersburgiem i z Moskwą. Ktoś tutaj uściśla dokładny rozstaw osi kolei europejskich 1435 mm. Tak jest, bardzo dziękuję. Bardzo za możliwe, że tam o jakieś słuchacz tam milimetry. No. A Witold jeszcze pyta, a kiedy powstał pierwszy pociąg pancerny? Pociągi pancerne? Nie potrafię powiedzieć tego dokładnie, bo to pewnie dosyć tak się w naturalny sposób robiło. No kolej była, tak naprawdę kolej wykorzystano dobrze już w celach logistycznych w wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. A później oczywiście Niemcy to zrobili w wojnie z Francją w 1870-71. I Niemcy między innymi dlatego wprowadzili ogólnopaństwowy czas, no bo tu chodziło o mobilizację, prawda? Zresztą w ogóle kolej się przyczyniła do tego, że do w ogóle stref czasowych, bo przecież kiedyś, jak jeździły jeszcze dyliżanse, to w każdej miejscowości był inny czas, no bo słońce, taki czas słoneczny, prawda? I to było bardzo trudno stawić, jak powstały koleje, no to musiał być jakiś rozkład jazdy. I przez pewien czas tak robiono, że był czas kolejowy i czas miejscowy. I potem zaczęto według tego czasu kolejowego coraz częściej się porozumiewać i w końcu różne kraje powprowadzały
oficjalnie czas, na przykład w Anglii to czas południka Greenwich, prawda? No my mamy teraz środkowoeuropejski, pod koniec stulecia podzielono w ogóle cały świat na strefy czasowe, jest taka linia, granica dnia na Pacyfiku, że jak się płynie w jedną stronę, to są dwie środy, a w drugą stronę to w ogóle środy nie ma, na przykład, czy czwartku, prawda, to jest taka sytuacja, bo to mało kto sobie zdaje sprawę, to my tak łatwo tutaj sobie działamy w naszej małej skali, ale w skali światowej, to kiedyś rozmawiałem z takim panem, co wyleciał o 17, powiedzmy w czwartek z Seulu i przyleciał do Detroit tego samego dnia 20 minut wcześniej, prawda? Więc to sprawa jest dosyć skomplikowana z tym czasem. To zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro. Dzisiaj o historii kolei, o pociągach. Wy cały czas piszecie na 2100 SMS-y. Piszecie też o tym, że kiedyś według rozkładu jazdy pociągów można było nastawiać zegarki. Teraz to trochę no, jest już inaczej, ale to wiadomo. Tak było w Polsce, tak było, naprawdę. Właśnie Witold na przykład pisze, że kiedyś zgodnie z przejazdem parowozu regulowano zegarki. Zima, lato bez różnicy. Dlaczego nie teraz? No dlatego, że teraz się nikomu nie chce dobrze pracować. No, żeśmy się zdemoralizowali przez 50 lat PRL-u. Po prostu. No, taka jest prawda. No. Pociąg z Sochaczewa do Warszawy Wschodniej wjedzie na tor 20 przy peronie drugim. Pociąg z Sochaczewa do Warszawy Wschodniej wjedzie na tor 20 przy peronie drugim. No i wjechał, my też wjechaliśmy już na drugą godzinę Zostaw Wiadomość. Ze mną w studiu jest cały czas profesor Bolesław Orłowski, historyk techniki z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. I rozmawiamy dzisiaj o historii kolei. Był pan kiedyś w Sochaczewie? Kolejką, pociągiem? Tak, tam wiem, że tam jest ta stare składy, które robią wycieczki. Jechałem takim składem, jak była chyba 150-lecie otwarcia właśnie kolei do Grodziska, bo puszczono taki skład i tam zapraszano różnych ludzi, żeby w tym wzięli udział. A tak naprawdę bardzo starym składem to kiedyś jechałem, jak byłem w Hiszpanii, gdzie jest taka kolejka, chodzi dla turystów z Madrytu do Aranjuez. W Aranjuez była rezydencja królewska, to jest tam około 400 kilometrów i tam chodzą takie dziewoje w archaicznych strojach i rozdają chyba poziomki, o ile pamiętam, czy truskawki. No, to jest wliczone w koszt biletu, a myśmy tam mieli w roku 88 chyba zjazd historyków techniki światowy, więc no, potraktowano nas i takim przejazdem. To bardzo ciekawe rzeczy. Zresztą oczywiście kolej stopniowo była coraz wygodniejsza. To jest dosyć warte do opowiedzenia, bo jak się zrobiły długie dystanse, to na przykład trzeba było spać w pociągu. No i pierwsze wagony sypialne, zresztą przerobione ze zwyczajnych, to były w Ameryce, bo w Ameryce no, te odległości były najszybciej dosyć duże. Tam linia transkontynentalna była ukończona w 1869 roku. Wbito złoty gwóźdź taki, jak się połączyły odcinki z dwóch stron. No i chyba w stanie Utah. No i proszę Państwa, więc tak, koleje, wagony sypialne to wprowadził George Pullman, znany z wagonów pullmanowskich, czyli tych jakie wagonów. To były te wagony? No to są z tym korytarzem wzdłuż przedziałów. Takie jak u nas chodzą na długich dystansach, to się właśnie nazywają pullmanowskie. Bo kiedyś chodziły takie pociągi, które każdy przedział był osobno. Do każdego przedziału można było wsiadać z dwóch stron. I taki pomost jeszcze biegł. No, wy tego nie pamiętacie, ale ja pamiętam, tak. No, poza tym wprowadzono wagon restauracyjny niedługo potem i wagony palarnie, tak. To teraz byłby ogromny przedmiot do ataku, żeby taki wagon palarnia, a uważam, że bardzo dobrze. Nawet w Ameryce w tym Armtraku jest wagon palarnia, a taką rzecz jeszcze można powiedzieć, bo tak, do Armtraku też się dokłada teraz, tego osobowego, a ciekawostką będzie taką, że w Ameryce, jak się człowiek chce udać gdzieś koleją,
to go odprawiają tak, jakby leciał samolotem, czyli zabierają mu bagaż, który odbiera dopiero na dworcu tamtym za numerkiem posiadanym, prawda? Czyli trzeba bardzo pilnować, jak człowiek jest z Polski, to nie wie, że mu zabiorą bagaż, więc na przykład książkę ma w walizce, a okazuje się, że trzeba mieć podręcznym, tak jak w samolocie. No, ponieważ w tamtym kraju się więcej lata niż jeździ koleją, to takie są zwyczaje. I był wagon palący, jak jechałem, taki przedział taki duży palący i jedna pani tam z tego przedziału nie wychodziła przez całą podróż, która trwała chyba 12 godzin, bo jechałem tym pociągiem, raz jechałem z Waszyngtonu do Chicago, a raz jechałem potem z Chicago do Nowego Jorku. To dosyć długie dystanse są, takie ponad 1000 kilometrów. No to były osoby, które stamtąd nie wychodziły. Wiem, bo ja tam czasami wpadałem i sobie pogawędkę z tą panią robiłem. To zresztą zawsze jest ciekawe dla cudzoziemca pogadać z miejscowymi, prawda? Kiedy taka podróż trwała tak bardzo długo, no to różne też dogodności trzeba było wprowadzać. I oprócz właśnie tego wagonu sypialnego... A właśnie. Były przede wszystkim, jeszcze były sprawy, na przykład bardzo długo nie było ubikacji. I nawet mamy taką wiadomość, że kiedy Ignacy Domeyko w latach 80. już będąc honorowym obywatelem Chile i będąc samemu po 80. przyjechał do Europy, żeby odwiedzić rodzinne strony przy okazji Paryż, Rzym i Ziemię Świętą, to bardzo narzekał na to, że nie ma ubikacji w pociągu, bo trzeba było czekać do dworca, na dworcu pociąg stał tylko 15 minut, była kolejka. A mówi, jak były dyliżanse, to się stukało, stan Grecji zatrzymywał, szedłeś za jakiś krzaczek i wszystko było w porządku, prawda? Czyli pochwała dyliżansa, ale pewnie dlatego, że dyliżansem jeździł do Domeyko, kiedy był młody. I tak to bywa, że jak człowiek coś pamięta, co mu się kojarzy z czasami młodości, to nawet jakiś tam prawie że obóz koncentracyjny mu się wydaje czymś sympatycznym, prawda? O, tak to bywa. I bezpieczeństwo też się polepszyło. A bezpieczeństwo, no to były sprawy hamulców, więc tak, na początku było tak, że siedzieli w każdym wagonie hamulcowi, którzy obracali pewne koło, żeby dociskać klocki tam do obrzeży kół, no to było bardzo nieefektywne. I właśnie efektywne to dopiero było to, co w latach 1869-72 wymyślił, jak już on się nazywał, no, nie pamięta pani, kto wymyślił? No, ja mam sklerozę czasami. I młodzi też mogą mieć. Ale ja mam dużo łatwiejszą. Panie profesorze, bo Tomasz do nas napisał. Pullman, super, dowiedziałem się skąd ta nazwa. Pozdrawiam gościa audycji, a pozdrawia Tomasz. Ale to był, George Westinghouse. No, słynna firma jest Westinghouse, która konkurowała z Edisonem. Prawda? I Westinghouse wymyślił hamulec pneumatyczny, który polegał na tym, że tłoczone powietrze sprężone przewodem dociskało klocki hamulcowe. Ale to było w pierwszej wersji i uruchamiał to maszynista z parowozu. Ale okazało się, że to nie działa wtedy, kiedy na przykład urwie się jakiś wagon, a on też powinien mieć hamulec, prawda? No bo jak się oberwie wagon od pociągu, no to najlepiej będzie, jakby się zatrzymał. Więc wymyślił on drugi system, w którym cały czas powietrze parło na te klocki hamulcowe, ale nie dopuszczało do tego powietrze inne, które było właśnie zasilane z lokomotywy. Jeżeli się przerwał przewód, no to te lokalne ze sprężonym powietrzem tłoki się dociskały i zawsze wtedy się zatrzymywały. A czy te hamulce to były te same hamulce, które stosujemy teraz? Tak, na tej samej zasadzie. Tak. Tam potem zrobili jeszcze rozmaite rzeczy ze sprzęgiem automatycznym i tak dalej. Przepraszam, ale... No jeszcze może warto powiedzieć o dwóch Polakach, jeszcze kolejnych, którzy działali przy kolei. Przede wszystkim o profesorze Aleksandrze Wasiutyńskim, który pracował długo w Rosji, ale potem, kiedy pracował również
w czasach carskich oczywiście, więc wtedy na linii warszawsko-wiedeńskiej we Włochach pod Warszawą, czyli bardzo blisko miejsca, z którego nadajemy tę audycję, założył taką stację badawczą, która metodą fotograficzną kontrolowała zachowanie się szyny, czyli odkształcenia szyn w torze kolejowym pod wpływem nacisku dynamicznego od właśnie przejeżdżających pociągów. I za te badania, które pięknie udokumentował, dostał złoty medal na wystawie powszechnej w Paryżu w 1900 roku. A drugim Polakiem bardzo ważnym z tych czasów był pracujący w Niemczech aż do 1928 roku Jan Czochralski, znany z metody Czochralskiego, ale wynalazł również on, bo to on był jednym z czołowych metalurgów, nawet był przewodniczącym Związku Metalurgów w Niemczech. Także to był bardzo ważny człowiek w skali europejskiej. I ten Jan Czochralski wynalazł stop bezcynowy, tak zwany ban metal, czyli metal kolejowy, do panewek w parowozach. No i to była rewelacja, to był jakiś rok chyba 1924, no kiedy to był szczyt rozwoju kolei, bo tak naprawdę to kolej, no swój najbardziej triumfalny moment to miała właśnie tuż przed wybuchem wojny II światowej. Tak można powiedzieć, wtedy było jakieś 1 300 000 kilometrów w skali światowej. Już w Stanach Zjednoczonych zaczęto likwidować niektóre linie, bo już autostrady zaczęły przejmować niektóre funkcje kolei, ale w krajach rozwijających się stale się to budowało. Prawda? Więc to można powiedzieć jest taki moment, no, znaczący. Kolej jest w odwrocie w tej chwili. Z tym, że jest w odwrocie z przyczyn również bezsensownych, dlatego że gdyby no, myśleli ci ludzie, którzy przepisy w Polsce stanowią, no to by nie pozwolili tirom jeździć po drogach, tylko by trzeba było używać kontenerów, czy też tiry ładować na platformy kolejowe i tranzytowe te rzeczy by były załatwione dwie sprawy. Jedno, nie rozjeżdżaliby nam dróg i kolej by na tym zarabiała. Także, ponieważ to już małe dziecko by wymyśliło, to muszą za tym być jakieś rzeczy, materiały do jakichś afer, jeżeli się tego nie robi, co jest tak oczywiste. 2100, na ten numer możecie wysyłać SMS-y. Możecie też zadzwonić, tak jak to zrobił Artur w poprzedniej godzinie, 22 645 2100, albo napisać do mnie mail katarzyna.klepaczewska@polskieradio.pl, a za chwilę przeczytamy SMS od Rafała, który pyta o panów stukających młotkiem w koła. Rafał napisał na 2100: nigdy nie mogłem zrozumieć, po co na stacjach pokazują się panowie stukający młotkiem w koła. No, bo trzeba tam jakoś no, sprawdzić stan techniczny. No. Widocznie stukanie też jest pewnym elementem sprawdzenia. A dentysta nam też stuka po zębach, prawda? Więc widocznie to są tacy dentyści kolejowi. Z tym bezpieczeństwem w historii kolei to sprawa bardziej skomplikowana, bo to nie tylko hamulce. Tak. Po pierwsze, początkowo wszystkie linie były jednotorowe. No więc oczywiście mogły się pociągi spotkać nawet czołowo, prawda? Po drugie, nawet później sprawa sygnalizacji była skomplikowana i dopiero tą sprawę załatwił właśnie telegraf elektryczny, który w Anglii zaczęto instalować od 1838 roku. No, nawet w związku z tym była niezwykła historia, bo w roku 1945 przedłużono ten zasięg telegrafu do miejscowości Slough koło Windsoru i tam się zdarzyła taka historia, że w noc sylwestrową jakiś pan zamordował swoją sympatię w tym Slough i wsiadł do pociągu pośpiesznego, unikając pogoni, i wtedy właściwie jadąc do dworca Paddington czuł się absolutnie bezpieczny, bo nie było żadnego środka, który mógłby wyprzedzić pociąg pośpieszny. Natomiast miał wyjątkowego pecha, bo właśnie był zainstalowany telegraf do tej stacji i nadano wiadomość do Paddingtonu i w Paddington przyszło dwóch panów ze Scotland Yardu i jak go
wzięli, że tak powiem, w obroty, bo wiedzieli, w którym wagonie jedzie i tak dalej, no to on w ogóle myślał, że to nadprzyrodzone siły jakieś działają, bo przecież no, wiedział, że jest niemożliwe to, żeby oni wiedzieli. No, no i się przyznał do wszystkiego i nawet potem w Anglii pisano, że na tych drutach telegraficznych to zawisnął Towel, bo to właśnie on się nazywał Towel, a Towel to jest i ręcznik po angielsku, no ale to, to już jest inna sprawa. Prawda? To dodatkowo była jakaś gra słów. Więc tak można było powiedzieć o tym. No tam już mówiłem o tym, że jeden z Polaków ten sygnał, sygnalizacyjny system automatyczny wprowadził, Baranowski, ale oczywiście tych systemów bardzo dużo i one z czasem się stawały elektryczne, bo no bo elektryczność też wchodziła, zwłaszcza od czasu, kiedy kolej elektryfikowano. A kolej główną elektryfikowano od 1895 roku. Jakiś tam kawałek, odcinek w tunelu w Ameryce był pierwszy raz elektryfikowany. No bo to tak jak w metro, prawda? A tramwaje elektryczne to jest 1881 i to jest Berlin i Paryż w tym roku. No to wynalazł taki Siemens, Ernst Werner Siemens, niemiecki wynalazca czołowy, to on to i puścił również w górnictwie elektryczny napęd. Bo w górnictwie były te same problemy co w metrze, czyli problemy wentylacyjne, prawda? Są bardzo ważne. Co do stukania w koła odezwali się słuchacze. Tomasz, nie w koła, a w hamulce, bo dzięki temu poznaje ten pan ten techniczny hamulców, a Sławek jeszcze stuka się w koło, ponieważ inny dźwięk wydaje koło całe, a inne pęknięte. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, bardzo, jeśli chodzi bardzo możliwe, o tak. Pociąg. Tak, tak. No, praktyk kolejowy to takie rzeczy na pewno wie. Czyli pewnie tak samo jak z zębami, prawda? Tomasz z kolei mówi o hamulcowych w Bieszczadach, że do tej pory są tak zwani hamulcowi w Bieszczadach na kolei wąskotorowej, hamują w wagonach w kolei. No proszę. Można różne tak zwyczaje i różny sprzęt jest takimi skansenami. No, różne rzeczy, prawda? Przecież kolej w końcu już jest trochę u kresu swoich dni, a jak niedługo działała, prawda? 1830, no 180 lat zaledwie, prawda? Co to jest? Panie profesorze, a ktoś jeszcze nas pyta, że słyszał, że w przeszłości lokomotywy miały różne nazwy. Na no przykład oczywiście, no, sapiący diabeł. Rakieta Stephensona, prawda, się nazywała. Oczywiście sapiący Wiluś, takie tam różne. Każda, na początku każda, to tak jak okręt, no bo to Anglicy zaczynali, jakie się nazywały, tak, strzała, jeszcze Arrow była taka jedna z tych pierwszych lokomotyw. Blucher się nazywała jedna z lokomotyw Stephensona. Albo Catch Me Who Can. A to tak się nazywała ta trewicika, którą puszczał w Londynie, to znaczy złap mnie, jeśli potrafisz, powiedzmy. Bo była po zamkniętym torze. Tak, tak. No w każdym razie chodziło o to, że ja jedziemy, jadę tak szybko, że nie jest łatwo mnie dogonić, prawda? To o to chodziło. Jeszcze co do tego bezpieczeństwa, to kiedy się pojawiły na przykład światła pierwsze? No więc światła w ogóle... Sygnalizacja świetna. Dosyć szybko była ta sygnalizacja świetna wprowadzona, bo to jest tak jak z tymi chorągiewkami. I semafory też były wprowadzone dosyć wcześnie. Także dokładnych szczegółów to się bardzo rozmaicie rozwinęło w różnych krajach. Na przykład w tym systemie Baranowskiego po przejeździe w pociągu ustawiała się taka tarcza pomarańczowa. Ja pamiętam takie tarcze przed wojną, że się ustawiały jeszcze, czyli jakby pokłosie tego wynalazku jeszcze było, to znaczyło dla następnego maszynisty, że przede mną niedaleko jest pociąg, bo ona się po pewnym czasie kładła, prawda? I wtedy znaczyło, że już jest dystans. Potem zrobili system blokowy. No taki teraz jest system, że na jednym odcinku nie powinno być więcej jak jeden pociąg, prawda? To jest dosyć ważne, zwłaszcza przy prędkościach, które się teraz stosuje coraz częściej. No w każdym razie w tej chwili w krajach zaawansowanych pociągi już jeżdżą nawet tymi tradycyjnymi metodami, bo jest mowa teraz o poduszce powietrznej, na której pociągi będą
być może jeździć na przykład 500 km na godzinę, czyli już się w ogóle nie będzie opłacało latać samolotem na krótsze dystanse, prawda? Właśnie Robert pyta, że słyszał o czymś takim jak Aerotrain, czy to połączenie samolotu i pociągu? Nie, no to nie jest połączenie samolotu i pociągu, tylko jest na poduszce powietrznej, który dużo szybciej jedzie, ale trzeba zbudować odpowiedni tor, co jest pewnie kosztowne. A te pociągi, które jeżdżą po normalnym torze, oczywiście też jakoś przystosowanym, no we Francji są bardzo szybkie pociągi, które tam do 400 km mniej więcej jeżdżą. W Japonii jest bardzo szybki pociąg. W Anglii pociągi główne jeżdżą 125 mil na godzinę, czyli 200 km na godzinę i to jest taka prędkość, która każdemu powinna wystarczyć właściwie, prawda? Z Londynu do Brystolu się jedzie godzinę, no. Z Edynburga do Londynu się jedzie 3,5 godziny, to jest 700 km. No czyli tak jak u nas do Krakowa, do którego jest 300 km, prawda? Więc to w ogóle jest bardzo... Pamiętam, jak się kiedyś zdziwiłem, jadąc takim pociągiem, to się nazywa chyba Flying Scotchman, czyli latający Szkot, dlaczego płaci się tyle samo, co za inny pociąg, wolniejszy, to on powiedział, a dlaczegoż pan ma... płacić więcej, jak pan zabiera królewskim kolejom tylko 3,5 godziny. To jak to powiedziałem mojemu szefowi w Polsce, to jeszcze było w czasach PRL-u, to mi powiedział, niech pan tego głośno nie mówi, bo każą nam dopłacać za spóźnienia. Na razie podobno polskie koleje państwowe będą oddawać za spóźnienia swoim No, to tak kiedyś było. Były takie słynne amerykańskie te dolarówki, że za minutę spóźnienia płacono dolara. To w początkach kolei tak Amerykanie robili. A. Co do prędkości jazdy pociągów, Michał pyta, czy pan profesor może odpowiedzieć, jak to było z pociągiem TGV? Czy to ciągle najszybszy pociąg świata? No, albo on, albo japoński. Tego dokładnie nie wiem. Ja nie jestem od najnowszych spraw. Ja się zajmuję historią. Szanowni państwo, uważam, że naszym czasom robię dostateczną uprzejmość, że w nich żyję. Żeby się jeszcze nimi zajmować. To już naprawdę nie. W ramach sprostowania, tak, Wilhelm do nas napisał, stuka się w koło, to a propos jeszcze tego stukania, stuka się w koło po to, aby sprawdzić, czy wagon jest zahamowany, czy odhamowany prawidłowo. Dziękujemy bardzo i temat hamowania, odhamowania i stukania w koło już zamknijmy. A Tomek do nas pisze, 650 km mamy do Krakowa i jadę 11 godzin, nie dołujcie podróżnych PKP. Ciekawe, co byś powiedział, gdybyś miał tak jechać 3 tygodnie, jak na przykład jeździło się koleją transsyberyjską. Tak, więc tu warto jest powiedzieć, że w latach 1896-1916 powstała kolej transsyberyjska, wielka kolej transsyberyjska, bardzo wielkie przedsięwzięcie budowlane. Miała ona kosztować 350 milionów rubli, a kosztowała ostatecznie miliard, bo to im dalej od stolicy, tym większe były malwersacje, ale to w tamtym kraju to wszystko tak zawsze działało. No i my ten, że tak powiem, kiedyś żeśmy przejęli ten trend. No więc tam pracowało jakieś 20% Polaków na kierowniczych stanowiskach. Na bardzo wielu odcinkach wszystkie mosty budowała firma Karucki i Ska, która budowała te konstrukcje w Mińsku Mazowieckim. One jechały koleją do Odesy, potem ładowano je na statek na Morze Chińskie i od ujścia Amuru na przykład ciągnięto je po 2000 km barkami w górę rzeki. Szczególnie dużo Polacy zrobili w budowie kolei wschodniochińskiej. To był taki odcinek budowany w związku z tym, że się Rosja przygotowywała do wojny z Japonią. No, to był taki ciąg wydarzeń, że Japonia pobiła Chiny i bardzo je upokorzyła i Chińczycy szukali pomocy w Rosji, która tam swoje interesy imperialne zawsze miała i dali jej świetne warunki na budowę właśnie tej skracającej drogę. Od Czity mniej więcej puszczono przez Mongolię kolej taką, przez północne Chiny i Mongolię. No i to budował bratanek Stanisława Kierbedzia, też Stanisław Kierbedź, tak zwany młodszy. Nominalnie prezesem był Chińczyk, figurant, ale nawet nie pamiętamy, jak się nazywał. A Kierbedź wszystko zarządzał. I Polacy poprowadzili to przy okazji, lokalizując miasto Harbin i budując to miasto Harbin, które w historii Polonii dalekowschodniej odgrało ogromną rolę jeszcze do połowy wieku
20. Tam była dosyć liczna polska kolonia, to w tej chwili jest w Chinach północnych. No i stamtąd, z tego Harbina się rozgałęziało, jedna szła do Port Arthur, który był twierdzą rosyjską, bazą marynarki wojennej, oddanej przez Chińczyków Rosjanom, a prosto to jechało do Władywostoku, gdzie był ten końcowy punkt. No, to co do tego nie mieli wątpliwości, że tam będzie ten końcowy punkt. No i tam ogromna ilość Polaków naprawdę działała jako inżynierowie i w budowie, i w eksploatacji tego. To jest naprawdę duża rzecz. No, ja to kiedyś pozbierałem i w tych książkach, które ostatnio wydaję na temat polskich sukcesów, to właśnie tam dosyć dużo tych inżynierów wymieniam. Ale to wszystko jest wybierane i jeszcze nie jest na pewno pełna lista, prawda? Bo to z różnych biogramów. Nigdy nie było takiego pełniejszego opracowania. Chociaż już w środowisku inżynierskim, powiedzmy pokolenia mojego ojca, to wszyscy wiedzieli, że Polacy odegrali tam bardzo dużą rolę. Natomiast nikt tego wszystkiego nie złożył, prawda? No, historia techniki jest dziedziną raczej dosyć nową, bo teraz dopiero widać, że nic tak nie zmienia życia jak nowości techniczne. No, choćby na przykładzie telefonu komórkowego, prawda, jak prawie wszystkie filmy kryminalne przestały być aktualne, bo co to za film kryminalny, gdzie się nie można porozumieć natychmiast, jak się zmienia sytuacja, prawda? A czy to prawda, że ta kolej transsyberyjska była budowana tylko dzięki ludziom bez żadnej maszynerii? Nie sądzę, żeby to była prawda, ale bardzo dużo oczywiście robót wykonywano tak. Ale mój dziadek, który jeździł na wojnę japońską, to mówił, że 3 tygodnie się jechało w jedną stronę. A teraz ile się Teraz jedzie? Podobno 8 dni się jedzie do Pekinu z Moskwy, głównie tą koleją. Więc no jest pewnie trochę szybciej. Ale wtedy pamiętajcie, że najpierw była jedna linia, czekało się na Mijankach długi czas. Potem przez jezioro Bajkał kiedyś się na tratwach przeprawiało, albo po lodzie. Dopiero potem wokół Bajkalska była zbudowana, prawda? Bardzo trudna, bo tam mnóstwo górskich rzeczy, też firma Rudzki wszystkie te konstrukcje mostowe i wiaduktowe tam budowała. Także Polacy mają tam naprawdę bardzo dużo w tą infrastrukturę państwa rosyjskiego włożonego wysiłku, bo oczywiście byli polscy zesłańcy na Syberii, którzy tam przyczynili się też do zbadania Syberii, jak Dybowski, jeziora Bajkał, prawda? Natomiast bardzo wielu Polaków jeździło tam robić pieniądze. Był taki Kozieł Poklecki, co zaprowadził żeglugę parową na Obi i Jeniseju i największą wytwórnię wódki miał na Syberii. No wiadomo, jak się wódkę wytwarza na Syberii, to jest dobry interes, prawda? Więc wielu Polaków tam jechało, żeby zarobić. Pamiętajcie, że to wtedy było to samo państwo, więc bardzo rozmaicie z tym bywało. I rzeczywiście mamy udział duży. Kiedyś słyszałem, że Szkoci mówili tak, że Anglicy tylko nas pobili, a my potem żeśmy im całe imperium zbudowali. Więc w jakimś sensie, jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, mostową, imperium, to tu Polacy mogliby też coś takiego powiedzieć. Polacy w Rosji, a Andrzej Skalisza pisze, że Chińczycy budowali koleje z kolei w USA. No budowali, ale jako kuliści robotnicy prości, to budowali również częściowo tą linię Malinowskiego w Peru. Dla kulisi wtedy byli wykorzystywani jako najtańsza i najpotulniejsza siła robocza, bo był zakaz w XIX wieku od pewnego momentu handlu niewolnikami, więc nie przywoziono już z Afryki. Pilnowały kanonierki brytyjskie i francuskie, żeby nie było handlu niewolnikami z Afryki, a z Chin transportowano tych też niewolników, których sprzedawano na tysiące jacyś władcy prowincji chińskich, tylko każdy z nich podpisywał umowę. Więc była to oczywiście fikcja. I on przyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych czy do Peru, miał kontrakt na 8 lat, zapewniano mu wyżywienie, jedzenie i opiekę lekarską i po tych 8 latach mógł się zatrudnić teraz z wolnej stopy, żeby zdobyć pieniądze na powrót do Chin. Tak to wyglądało. Także nie było to niewolnictwo formalnie, ale w gruncie rzeczy było to niewolnictwo.
Wy cały czas piszecie do nas SMS-y na 2100, już nie zdążymy na wszystkie odpowiedzieć, dlatego ja odsyłam was do książki pana profesora Bolesława Orłowskiego, Jak kolej zdobyła świat, być może tam na swoje pytania odpowiedzi znajdziecie. Ja już dzisiaj dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim gościem był profesor Bolesław Orłowski, historyk techniki z Instytutu Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk. A ja tylko jeszcze na koniec zaproszę w imieniu Przemka, który poleca nam wszystkim niesamowitą linię kolejową Wałbrzych-Kłodzko, wybudowaną na początku XX wieku. Jest pełna długich tuneli, jak pisze, mostów. Jeździ tą trasą często i wszystkim nam poleca, więc jeśli nie macie żadnych planów na weekend, to może właśnie wybierzecie się w podróż tą koleją, 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 w podróż tą koleją.